Ja dzisiaj chcę Ci pokazać historię, moją historię osobistą, bo ja przeżyłem dosyć dużo w swoim życiu, mam 52 lata, ale przez 11 lat ćpałem strasznie, przez 9 lat żyłem na ulicy. Przeżyłem 9 zapaści ponarkotycznych. To, że stoję tutaj, to tylko dlatego, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry cały czas. Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale Bóg chce, żebyś się nawrócił i żył, cokolwiek to znaczy. Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra alternatywa, bo Andrzej Sowa opowiada jakby swoją historię i wiadomo, że takie, to jest takie bardziej ludzkie, jest dla nas bliżej właśnie dla młodzieży, niż takie z kościoła mówienie z ambony, no bo to jest jedno takie bardziej takie oficjalne. Uważam, że to jest taka też interakcja z drugim człowiekiem, a wydaje mi się, że młodzi ludzie po prostu teraz nie potrzebują księdza, który... W sensie ksiądz też jest potrzebny, ale tak stricte na rekolekcjach wydaje mi się, że nie do końca potrzebują księdza, który po prostu będzie mówić, Bóg jest miłością, tylko po prostu, żeby pokazać to, co ludzie, normalny człowiek z krwi i kości, który jest po prostu osobą świecką, żeby po prostu mógł pokazać, jak on przeżywa swoją relację z Bogiem. W sercu moim zawsze było pragnienie tego, w jaki sposób do młodych dotrzeć. I to Pan Bóg moje serce w tym kierunku gdzieś popycha, więc na różne sposoby, sam głosząc rekolekcje, modląc się, słuchając różnych rekolekcji, czy słysząc, że gdzieś się odbyły taki sposób, a nie inny, sam szukałem sposobu tego, żeby tym młodym powiedzieć o tym, że jest nadzieja i że jest ktoś, kto ich kocha, kto może przemieniać ich życie. Chodzi o to, żeby z tego przekazu coś kupić i dwie rzeczy równocześnie, bo i pewne wartości chrześcijańskie, ale też wartości profilaktyczne. W sposób taki bardzo umiejętny przekazuję młodzieży, że ćpać to jest źle, że pić to jest źle. Młodzież go słucha i tak czuje, że kupują go. I otworzysz swoje serce i pozwolisz na to, żeby Bóg przyszedł do ciebie, to ja ci dzisiaj daję gwarancję, że od środy masz nową jakość twojego życia.